Umiłowani Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, droga rodzino pogrążona w żałobie i smutku, dostojni goście wraz z pocztami sztandarowymi. Tak się rzadko składa w tej naszej polskiej rzeczywistości, abyśmy także i w tej kaplicy i w naszej przestrzeni publicznej widzieli pewne symbole, symbole polskości, symbole wiary, abyśmy nie musieli udawać neutralności światopoglądowej. Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii świętego Jana, który uważany jest za człowieka, który w szczególny sposób otwarty był na kulturę grecką, to ten sam od światła i ciemności. Ten sam, który wyraźnie mówi o tym, że nie ma trójpodziału, nie ma neutralności. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto trwa w miłości Chrystusowej, ten jest świadkiem Jego Ewangelii. Kilka dni temu spełniła się zapowiedź Chrystusa. Ześlę wam Ducha Świętego, Ducha Parakleta, Ducha Pocieszyciela, który doprowadzi was do całej prawdy. On was nauczy, nie tylko nauczy. Nie chodzi po prostu, bracia i siostro, wymiar kognitywny, wymiar poznawczy, ale doprowadzi was do umiłowania prawdy. A oto dzisiaj mamy piękne święto, bardzo piękne, po uroczystości wczoraj Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie z przebitego serca Jezusa na krzyżu płynęły znaki miłosierdzia, krew i woda. Oto dzisiaj serce, uroczystość serca niepokalanej Matki Maryi, tej, która w swoim sercu chowała i rozważała to wszystko, co działo się na jej oczach. Wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. Została dowartościowana jako kobieta. Ta apologia i apoteoza kobiecości, pierwsza spośród odkupionych, Maryja w swoim sercu, niepokalanym sercu, nie myślała kategoriami ciekawości, rozważała, jakie to newsy, jakie to spektakularne wydarzenia. Rozważać w sercu niepokalanej Matki. To znaczy myśleć nad tym, jak swoim życiem odnaleźć piękniejszy, głębszy wymiar miłości Boga i drugiego człowieka. W naszych czasach często mówimy, że choroby układu krążenia, że zawały, że udary, że wylewy, że zbierają swoje śmiertelne żniwo. Ale my, drodzy bracia i siostry, chcemy powiedzieć, że najbardziej zgubnym, złowróżebnym znakiem dla naszych czasów jest choroba serc wystudzonych, choroba serc wyziębionych, wolnych od miłości Boga i Ojczyzny, wolnych, wyzwolonych w imię jakiejś formy neomarksizmu, żeby używać słów, które są bolesne i ranią pewnie także i wielu z nas, drodzy bracia i siostry. Kiedy pochylamy się nad tą mogiłą, nad tą trumną świętej pamięci Wojciechem, mamy takie poczucie tej duchowej więzi, tej duchowej relacji świętej pamięci Wojciecha, relacji wiary i troski o dobro, o wspólne dobro, któremu na imię Polska. Tak bardzo rzadko i coraz rzadziej będziemy, im bardziej będziemy lgnęli w politycznej poprawności, tym rzadziej będziemy z poczuciem dumy i radości, żegnając kogoś bliskiego, mówić, że był wierny Bogu i człowiekowi, Bogu i Ojczyźnie. Wystudzenie, wyziębienie, niedowład naszego ludzkiego człowieczeństwa. To choroba, która będzie zagrażała pokoleniu nihilistycznemu. Nic. Boimy się, żeby nie zranić. Tak bardzo jesteśmy poruszeni niekiedy pozornym dramatem w wielu sprawach, a zaniedbujemy najważniejszych spraw. Zaniedbujemy te sprawy, które kształtują nasze umysły i serca. Maryja w swoim sercu rozważała. Maryja w swoim sercu strzegła miłości, strzegła wartości. Maryja, pokorna służebnica Pańska. Wielkiej łaski, można powiedzieć, dostąpi świętej pamięci Wojciech. Jest to dopełnienie jego życia. Pogrzeb, uroczystość niepokalanego serca Maryi. Dwa serca. Najświętsze serce Jezusowe. Niepokalane serce Maryi. Serce świętej pamięci Wojciecha. Serce bliskich z rodziny, przyjaciół, kolegów, koleżanek, którzy zamówili tak liczne msze święte, które są wyrazem ich wiary. Wiary w tajemnicę zmartwychwstania.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremne byłoby przepowiadanie nasze, daremna byłaby ta Eucharystia, gdzie Chrystus na ołtarzu w mocy Ducha Świętego ofiaruje się. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje, to jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza w mocy miłości Chrystusowej. Miłości do końca postępujemy. Do końca nas umiłował. Święty Jan powie, Deus caritas est. Bóg jest miłością. Kto nie chodzi w światłości, ten nie jest świadkiem miłości. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Będziecie świadkami zmartwychwstałego Pana. Oto przesłanie Chrystusa w mocy Bożego miłosierdzia, w mocy miłosierdzia serca Jezusowego, w mocy tajemnicy przechodzenia Chrystusa ze śmierci do życia. Gdy spadnie się dom naszego doczesnego pielgrzymowania, znajdą przygotowane miejsca w niebie, dom nie ręką ludzką uczyniony. Ten duchowy marazm, który spowija nasze czasy, łączy się z troską o rzeczy abstrakcyjne, fragmentaryzacja kultury, pars pro toto. Część bierzemy za cały opis rzeczywistości. To integralne, holistyczne, całościowe ujęcie człowieka. Człowiek jest ciałem i duszą. I kiedy ciało przeżywa doświadczenia duchowe, doświadcza owej delektacji, fascynacji życiem, to zaangażowana jest sfera ducha i duch, który niesiony jest przez ciało, przez osobę, która wierzy w pewne wartości, które wyznaje swoim życiem. Przychodzimy na tą świętą liturgię, aby uwielbić dobrego Boga, że czy żyjemy, czy umieramy, i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Bóg nie jest Bogiem umarłych, Bóg jest Bogiem żywych. Przychodzimy tutaj, aby celebrować, świętować nadzieję. Nadzieja nas tutaj przywiodła. Nadzieja, że Duch tego, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, powoła nasze śmiertelne ciała na Jego podobieństwo. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Jezusie Chrystusie wszyscy powołani są do nowego życia. Czytaliśmy w pierwszym czytaniu Apokalipsy. Apokalipsis znaczy tyle, co wglądnięcie w sens historii świata, historii ludzkości i każdego człowieka. Dla bliskich świętej pamięci Wojciecha ta śmierć z pewnością przynosi duchowe cierpienie. My uświadamiamy sobie, bracia i siostry, że przychodzimy to jako ludzie wiary i zawierzenia, że zawierzamy przejście do wieczności naszego bliskiego zmarłego, że nie jest to pożegnanie bez perspektywy, bez możliwości spotkania z naszymi bliskimi zmarłymi w wieczności. Dlatego ta nadzieja, ten pokój naszych serc nad tą trumną dzisiaj przebija, dotyka naszych serc, leczy nasze serca, abyśmy się nie zniechęcili, abyśmy w naszym życiu nie wątpili, nie przyjmowali postawy sceptycyzmu w wymiarze metodologicznym, ale abyśmy byli świadkami nadziei. Pisał Viktor Frankl, że człowiek nie jest istotą napędzaną przez popędy, ale pociąganą przez wartości. I niech te wartości, którym hołdował, dla których żył w świętej pamięci Wojciech, wartości rodziny, tych wartości, które były dla niego źródłem jego wewnętrznego pokoju, wewnętrznej dumy, te wartości, o których zaświadczają obecne tutaj delegacje, wszyscy, którzy przyszli licznie na tę uroczystość pożegnania świętej pamięci Wojciecha. Niech te wartości także urzeczywistniają się w naszym życiu. Jak mówi łaciński adagium, umarli są nauczycielami żyjących. I modlimy się dla siebie, drodzy bracia i siostry, bo dalej pielgrzymujemy po drogach czasu. Jak mówił Gabriel Marcel, homo viator, człowiek nieustannie pozostający w drodze, abyśmy wykorzystali każdą chwilę naszego życia, abyśmy napełnili tę chwilę miłością Boga i człowieka, byśmy w sercu Chrystusowym, w sercu Jego niepokalanej Matki odnaleźli umocnienie, odnaleźli męstwo, wytrwałość dla naszych serc,